Kolego. Jest! Jest? Jest! Jest! Pierwszy! Kopiemy dalej! Gratulacje! Przy yerbie, o skarbach. Dzisiaj ciężkie uderzenie. Piękna pogoda, jest ekipa. Przywitajcie się, panowie. Siema. Hej. Siema. I znów witam was z miejsca odkrycia skarbu rzymskiego. Skarbu z błotnistego lasu. Wpadliśmy rozpoznać kilka nowych miejsc przed planowanymi badaniami archeologicznymi celem doprecyzowania przyszłych wykopów. Mam nadzieję, że uda mi się już niebawem nagrać materiał z badań archeologicznych w tym miejscu, a dzięki temu usłyszycie dużo fajnej i bardzo ciekawej historii. Natomiast dziś pojawili się ze mną i tacy koledzy, którzy jeszcze nie mieli okazji nigdy odnaleźć monety rzymskiej. Ale by tego dokonać w tak trudnym terenie, dyskryminację i lenistwo należy wyłączyć. Czy któremuś z nich uda się w końcu odnaleźć rzymską monetę? Zapraszam do oglądania. Są posiłki, Śląsko, grupa eksploracyjna. Dobry widzowie. Dyć. Dyć. Cześć, Jarek. Cześć. A, Peter Moten, Karimata. Siema. Śląsko, grupa eksploracyjna. Witam. Jak oni przyjechali, to będzie pełno epa wusztu, zymftu. I piwa. I piwa. Pełno syfu. To tak zwane Meneliringi, jakby kto pytał. Taką potoczną nazwę temu nadałem. Meneliring. Kurde, ta glina jest przerąbana. Nie ma na to dobrych detektorów. Chociaż przyjdzie dzień, będziemy tutaj testować teraz jeszcze inne detektory, które mają ciekawe możliwości właśnie w tym najcięższym gruncie. Będziemy badać, się pouczymy. Co? Dobry panie Jagoda. A witam. O zdrowie pytam tego, co się nie boi w UKZ-u. W końcu jakiś sygnał, który jest warty obejrzenia. Masz bardziej niż anomalia, nie? Bardziej taki punktowy jest. Słyszysz? Mhm. Mocny jest. Dobra. 78. Potrzymasz? Oczywiście. Zobaczymy. Najpierw go lekko podkopiemy. A może być problem, bo to jest pod korzeniem. Tak. Artur, czekaj, nie w tą stronę, bo słońce nam psuje kadr. A? Reżyser. Krzesło by się takie się przydało. O kurde. To będzie jazda. Ale czuję tego rzyma. Ale yerba dzisiaj weszła, także jest energii. Nie? Kurde. Ty kop lepiej, a nie kombinuj. Co? Machnij. Coś go czasem gdzieś tam nie wytargał, wiesz. Arturo. Bo nie był jakoś fest głęboko, on był bardziej tutaj. No. Centralnie pod... W związku z zaistniałą sytuacją trzeba przyklęknąć. Przykucnijmy. Artur z tej strony. Moim zdaniem on był z tej strony. Tylko się dostać, zobaczyć gdzie ta glina, wiesz? Aha. Dobra.
Dobra, jest tutaj. Ale jakby ktoś pytał, i mam nadzieję, że Artur tego nie wytnie, to ja pierwszy znalazłem monetę. Tak, jaką trafię? Co to było? Wiesz co, wygląda jak dwójka z PRL-u. Już blisko. Jest! Roman! Nie wiem, ale jest obiekt. Jest! A, siedzi! Sobie go tam sfilmuj sam. Nie wiem, czy będzie widać? Chyba ma zima. Podejmujemy. Podejmujemy. Uzu, daj go tam, błagam, bo ja zwariuję. Rzym? Rzym. Jest. Na rozpoczęcie wieczoru. Normalnie byłoby na rozpoczęcie dnia, ale dopiero przyjechaliśmy wieczorem. Teraz go umyjemy i zobaczymy. Moneta jest pokryta takim kamieniem. Jak się okazało, ten kamień wcale nie jest taki zły dla tych monet, ponieważ po konserwacji te monety nawet ładnie wyglądają, jak widzieliście na ostatnich filmach. Dobra, jest. Ważne, że jest Rzym, czyli działamy. Ty jeszcze czekasz na swojego pierwszego Rzyma, tak? Dokładnie. No to ja powiem ci, kibicuję i zaraz. A ja tobie gratuluję. Mam nadzieję, że zaraz będziesz mi wołać. I do muzeum. Do sakwy. Do tasi. O, a coś znalazł? Co masz? Nie, to tu. Masz, tak to wygląda jak średniowieczna postawa. I podejmowałem. No tak wygląda. Dobra, nie będziemy jej ruszali, skoro jest, wiesz, in situ. Archeolog zweryfikuje sam. Dobra, zaznaczamy. Niech jest. A tyś już kiedyś trafił rzymski pieniądz? Właśnie, że nie. Jeszcze nigdy? Rzymianina ja, ale... No to trzymam za ciebie kciuki, a tu masz sygnał? No coś takiego, nie. Trzeba wszystko kopać, nie? No. A pod drzewem za mało kto chyba. Pierścień. Co masz? Nic. A, Meneli ring. I kolega trafił Meneli ringa pękniętego. Patrz coś. Tu jest orka w tym, w ugorze, w tych korzeniach. Kolega jest spocony fest. Ale warto. Czekaj, bo dlaczego warto? Bo jest sygnał. Kolega dokopał się do ładnego sygnału w tej ciaplecie. To co? Pointer? Tak? Masz pointera? Ja mam, tylko ja mam digera na rzecz, nie wiem. Dobra, no to spróbuj to namierzyć, bo powiem ci, mi tu nawet na... Dobra, poczekaj. Dobra, co ty tylko znalazłeś? Dobra. Jeszcze raz. Idą pokuatury. To jest. Kurde. Wieży. Masakra. O. Tu coś jest. O, coś się zaświeciło, czy mi się... Czekaj, spróbuj to jeszcze tak zrobić. Raz. Weź teraz usuń ten syf. Dobra. Zobacz, teraz jest. Kolego. Jest? Jest! Jest! Pierwszy! Kopię medali! Teraz umyć Rzyma, zobaczyć co tam trafiłeś. Piękny. On nawet nie zły, bo mówicie, on jest pokryty taką kamieniem, nie? Jak czajnik. No. Ale poczekaj, bo to nie jest koniec tematu, bo ten sygnał, mówię ci, był taki, no taki jakiś... podwójny. Motyla noga! Tak, motyla noga, bo ty się z niego śmiałeś, że on wziął się za te korzenie i zaczął tu drzeć to.
Jak to jest? Dyskryminacja i lenistwo? Największym wrogiem poszukiwacza. Każdy sygnał. Usłyszałem krzyk. Mogę się założyć, żebyś miał... Co masz? Rzyma. No, a miałeś sygnał tak na folię? Miałem taki dziadowski sygnał, że... Masakra, nie? Chłopie, on jest aż jak rozpuszczony, ten rzym. I parę sztuk było... Normalnie sygnał był na 100% folię. To jest jakiś taki szkód. Ale jest. Gratulacje. Ale się cieszy. No to co? Czy mamy kciuki za kolegę? Jest piątka, nie można trochę upadnie odebrać, nie? Chyba. Nie. Jedź pointerem, zobaczymy, wiesz? Ciii, chwilę. Dobra. No. Coś? Patrz, stój. Aha, faktycznie, no. Wiesz. Jest. Myjemy. Gratulacje, Arkady. Widać jakąś postać. Bardzo grubo kamieniem pokryta moneta. Ale jest Rzym. Twoja druga. Do trzech, a nie sztuka. Jest sygnał. Ale on trochę taki za płytki. Chociaż. A dopiero teraz A nie, jednak nie jest taki płytki. Kurde, jeszcze woda się w tym dołku zbiera. Co to jest? To jest moneta. No trzeba umyć. Ładnie? O! Podobny. Do mnie? Dyć. Co masz? Nie wiem, to jest... A masz sygnał? Weź pointerem. No, to jest coś żelaznego. Taki kawał biegłem, głupie. Kurde. Słuchaj. Warto było. Ale zobaczymy, może to nie jest tylko to. Dobra, zobaczymy. Widzisz, to też jeszcze jest.
Zimno było. Czas zmienić śpiwór. Przy yerbie, o skarbach. Jest godzina 6:58. Albo już 7:00, chyba dzwony biją. Ciężki poranek, bo i noc była ciężka. Komisyjnie stwierdzam, że mój śpiwór już więcej mi nie posłuży. Nie chcę, żeby mi służył. On już nie służy. On się po prostu zużył i się do niczego nie nadaje. Jest w nim strasznie zimno. Przyjechała ekipa, idę ich przywitać. Pokopiemy dzisiaj do 11:00, zobaczymy, co dzisiaj dzień da. Wczoraj do wieczora, tak do godziny 21:00, wyszło łącznie 7 monet rzymskich. Dzisiaj zobaczymy. Jest słońce, mam nadzieję się wygrzać. Jest coś niesamowitego. Ciepłe promienie słońca. Jest i ekipa. Jest Peter, jest Newtek i są ludzie w samolocie. Siema, Śląsko Grupa Eksploracyjna. A tu bobry drzewa gryźli. No i tak. Trzeba się tunkać. Kurde. Nie strasz. Żaba coś zjadła. No ja mam kapsel i mokrą rękę. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.